Kasa się we mnie kotwuje, bezskutecznie powrotu lepszych czasów wyczekuję. Nie wiem co się stało, chyba czas i fakty wyprzedziłem. Nie wiem gdzie i dlaczego wątek tym wszystkim zgubiłem. Jakże niefortunny przewrót październikowy, dalszy upadek, dalszy rozwój, pierdolone choroby. Zmiana, która zaszła zbyt drastycznie i gwałtownie. Wydarzenia, które z okrutną siłą dotarły do mnie. Sytuacja, która wszystko postawiła na głowie. To nie może być prawda, wielokrotnie powtarzałem sobie. A jednak sprawy przyjęły taki obrót, coraz dalej głębiej niżej i coraz trudniejszy powrót. Za oknem deszcze, potem śnieg, który później stopniał pierwsze słońce i pierwsze liście. Nastała wiosna, po niej lato, a po nim złota pora roku znowu. A ja stanąłem przed murem i nie wiem, jak iść do przodu. Po same uszy, ile już przez moje ręce przewinęło się kluczy, a ile jeszcze na swojej drodze drzwi napotkam, niedostępnych mi, pozamykanych od środka. Ile stopni, ile pięter windy ktoś spierdolił, a ja ostatki zmysłów zaczynam tracić powoli. Kolejny ranek trzęsącymi się rękoma, ponowne zaburzenia nie jestem w stanie wykonać. Nawet najprostszych czynności, jakiś niepokój wewnętrzny w środku znowu odczuwam. Myśl na myśli się piętrzy, czarne barwy już dawno zakryły kolory tęczy. Czemu wczoraj było dobrze, a dzisiaj znowu się męczyć muszę? Czemu jest świetnie, tylko kiedy jestem zielony? To głupie, przecież nie mogę cały czas być odurzony. Potoczyły się, oj, potoczyły się wypadki, ale przecież gdzieś musi być klucz do tej zagadki. Leżę w łóżku i widzę, jak za oknem robi się jasno. Znów do mnie wróciła jakże mi bliska melancholia, znowu serce płacze. Krzyczy dusza niespokojna, niewytłumaczalna siła. Spokój ducha mi odbiera. Rozsypałem się jak puzzle i nie umiem się pozbierać. Cały czytelny obraz uległ zniekształceniu. Wiele rzeczy jednej nocy straciło na swym znaczeniu, jak niemiecka marka. Wypadłem z ubiegu, czyżby na to skorzenie nie było żadnego leku? Nabijam, wciągam, trzymam, wypuszczam, znów jestem radosny. Sposób jakże skuteczny, ale jakże żałosny. Jednak wtedy jestem bardziej podobny do siebie samego. Lecz to nie jest rozwiązanie, zdaję sobie sprawę z tego. Wróciłem, chyba tylko po to, żeby odejść. Upadłem, poobijany, nie mogę się podnieść. Na stracy spisać, równie ciężko myśli mi się, jak ki oddycha i przełyka. I to nie tylko żarło, słowa, które z wielkim trudem mi przechodzą przez gardło. Mówią warto, lecz nie mogę, choć bardzo bym chciał, żeby o tym zapomnieć, naprawdę wiele bym dał. Ale niestety mimo wszelkich starań i prób, to uczucie powraca do mnie znów i znów i znów i znów. Masakryczne samopoczucie, wczoraj była długa noc i coś mam takie przeczucie, że zapewne i dzisiaj ponownie to się powtórzy. Panie powiedz proszę, czymżem na to zasłużył? Miliardy modlitw i biliony pacierzy. Jestem Bogiem, którego nikt nie wierzy. Żywym trupem pośród niezliczonych setek kierowanych niewidzialnymi rękoma marionetek. Błogosławieni ci, co pozostali nieświadomi, albowiem królestwo tego świata należy do nich.